Więc Stary Testament pokazuje nam, że stan człowieka jest raczej zły. Stan człowiek, człowiek znalazł się w tragicznej sytuacji po grzechu, coś się zmieniło w naszych naturach, coś zniszczyło nas kompletnie, i Biblia nam mówi w wielu wierszach, że na przykład jesteśmy grzesznikami od samego urodzenia że nie rodzimy się bezgrzeszni, jesteśmy grzesznikami od samego urodzenia. I mógłbym dużo na temat powiedzieć, ale zostawmy to w tym momencie. Stan człowieka w Biblii jest całkiem zły. Bóg jest jedynym zbawicielem. to jest bardzo ważne. To się będzie przewijać od początku aż do piątego wykładu, że Bóg jest jedynym zbawicielem. Dobrze, to będzie bardzo ważne, wrócimy do tego. W Księdze Izajasza jest bardzo wiele wierszy, gdzie jest powiedziane, że Bóg jest jedynym Zbawicielem i nie ma nikogo innego. Okej? Okay? To trzeba bardzo zrozumieć, wrócimy do tego, w jaki sposób Bóg jest jedynym Zbawicielem. Jaka jest natura Boga? Bóg jest, jakby to można powiedzieć po hebrajsku, Ire, Bóg jest Bogiem, który dostarcza, jest dostarczycielem. On nadaje wszystko, co trzeba do zbawienia. Jest jedynym Zbawicielem, daje wszystko nam. Co nam potrzeba do zbawienia? I wrócimy do tego również troszkę później. W jaki sposób następuje zbawienie w Starym Testamencie? Sposób zbawienia jest wyłącznie z łaski. Jeżeli się wczytamy w Stary Testament, to prawda, są przekazania, ale będziemy o tym rozmawiać troszkę później, ale sposób, łaski jest zła, jest, sposób zbawienia jest tylko z łaski. Możemy popatrzeć na księgę Ezekiela, 16 rozdział, gdzie Bóg znajduje dziecko które dopiero się co urodziło, to dziecko umrze bez jakiejkolwiek pomocy. Leży w rowie, całe zakrwawione. dopiero, jeszcze nie, jeszcze dopiero co z, jest po prostu umrze. Z zimna, z głodu, z wszystkiego i Bóg przechodzi i znajduje to dziecko. I to jest obraz zbawienia, jeżeli chodzi o naród izraelski. I wrócimy do tego, jaka, je, jaka jest rola Izraela. Izrael miał wytrwać w przymierzu. Wytrwać w związku z Bogiem. Miał, miał zwrócić swoje serca w kierunku Bogu. Ezekiel też o tym mówi bardzo dokładnie. zwrócić swoje e, wzrok ku Bogu i wytrwać przy Bogu, w związku z Bogiem. To była rola Izraela. No więc po prostu mamy, zaczynamy, Stary Testament, zły stan człowieka. Bóg jest jedynym zbawicielem. Bóg daje wszystko, co jest do zbawienia potrzebne. Sposób zbawienia jest wyłącznie z łaski, a rola wytrwanie. Dobra, co teraz z Nowym Testamentem? W Nowym Testamencie znajdujemy bardzo podobną historię, bardzo podstawowe poselstwo Nowego Testamentu. Stan człowieka jest fatalny. Jak sobie tak popatrzymy w wiersze, gdybym zebrał te wszystkie wiersze, wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy jesteśmy z grzesznikami. Z natury jesteśmy dziećmi gniewu. To znaczy, kiedy apostoł Paweł używa te słowa, to mówi, że z natury jesteśmy po prostu, rodzimy się już w sensie tym, że jesteśmy dziećmi gniewu, zasługujemy na gniew z samego powodu naszego urodzenia. Stan człowieka jest bardzo zły w Nowym Testamencie. Znowu znajdujemy, że jedynym zbawicielem w Nowym Testamencie jest Jezus Chrystus. Jest to Bóg. Nie ma innego imienia, nad który, poprzez które moglibyśmy my być zbawieni. Bóg jest jedynym zbawicielem. To jest tak samo jak w Starym Testamencie. Natura, natura Boga jest to Bóg, znowu Bóg, który zaopatruje. To jest nowotestamentowe zrozumienie Jawe Ire. Bóg, który, o Jehovah niektórzy by mogli powiedzieć, to bardziej znane jest. Bóg, który zaopatruje. Bóg, który daje wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. I znajdujemy, teraz przeczytamy sobie wiersz na ten temat. Sposób zbawienia, no to nie ma już dwóch zdań. W Nowym Testamencie jest na pewno. Tylko zbawienie z łaski, darmo z łaski i z wiary. Wrócimy do tego, kiedy będziemy rozmawiać o reformacji. Jaka jest rola wierzący, wierzących? Rola wierzących jest wytrwanie w Jezusie Chrystusie. I to jest w Janie w 15 rozdziale bardzo czysto objawione. Trwajcie we mnie, trwajcie we mnie, ja będę trwał was. Wbijcie się we mnie w jakiś sposób, żeby ta roślina była i ciągnęła soki z winorośli. Więc znowu mamy, znowu mamy to, ten sam system w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, jeżeli chodzi o zbawienie. No, jeden z tych najbardziej ważnych wierszy w Nowym Testamencie na temat zbawienia to jest właśnie w Efezjan rozdziale drugim, w liście do Efezjan rozdziale drugim wierszy w trzecim, pierwszym do trzeciego. Jest to opis stanu ludzności. Popatrz, ludzkości. Popatrzcie. Jednak Bóg będąc bogaty w miłosierdzie poprzez swoją wielką miłość, którą nas ukochał i to nas, którzy byli byliśmy umarli przez upadki albo umarli przez, przez samo to, żeśmy się urodzili, ożywił nas z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim zbudził i wraz z Nim posadził w okręgach naniebnych w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach ukazać nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie. Gdyż łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, nic nie ma w nas, to dar Boga, nie z uczynków, aby ktoś się nie lubił. To jest niesamowicie ważne tutaj w tym wierszu, że my jesteśmy umarli przez sam system, przez sam proces urodzenia, przez to, że i przez nasze upadki, jesteśmy zbawieni przez łaskę. Nie ma nic w nas. To jest bardzo ważne, jak pójdziemy do następnego wykładu. Jest to niesamowicie ważne, że w nas nic nie ma, abyśmy mogli w jakiś sposób osiągnąć zbawienie. Po prostu to. to ten wiersz właśnie o tym mówi. No więc, jakie jest podstawowe poselstwo dwóch testamentów, starego i nowego? Mamy to na ekranie. Bóg jest dobry, Bóg jest miłością. Z początku do końca mamy poselstwo: Bóg jest dobry, Bóg jest miłością. Jesteśmy całkowicie zniszczeni przez grzech. Rodzimy się grzeszni. Potem, potem grzeszymy w życiu, znajdujemy Boga, i Bóg coś robi z nami. Będziemy o tym rozmawiać w piątym wykładzie, ale jesteśmy całkowicie zniszczeni przez grzech. Bóg jest jedynym zbawicielem. My nie możemy nic jemu zaoferować. Jest jedynym zbawicielem. To będzie bardzo ważne w drugim wykładzie. Potem znajdujemy, że Bóg posłał swojego Syna w Nowym Testamencie. Stary Testament mówi o tym, że ktoś przyjdzie, w Nowym Testamencie znajdujemy, że ktoś przyszedł, aby dać nam zbawienie. My akceptujemy Boże zbawienie, Boże działanie dla nas i jesteśmy zbawieni tylko z łaski, i to z łaski Bożej. I tak samo jak patrzymy na tę łaskę w Piśmie Świętym, to czasem nam się zdaje, że to jest tylko jeden rodzaj łaski, ale w Piśmie Świętym występuje aż pięć Albo i więcej rodzajów łaski. Znowu mógłbym spędzić tu parę wykładów w tym momencie, ale dam Wam tylko bardzo krótki przegląd tego. Więc jakie są rodzaje łaski, Boże, jest łaska powszechna. Jest to łaska, którą Bóg daje całemu światu, bo inaczej to byśmy się pozagryzali, byśmy się pozabijali, byśmy mieli wojnę jak na Ukrainie cały czas. I to po prostu, bo jesteśmy grzeszni i to. To powoduje, że my po prostu mamy grzeszne podejście do życia. Gdyby nie łaska powszechna, to by rząd nie potrafił rządzić. To by, to by było strasznie. To jest łaska powszechna, którą Bóg powstrzymuje zło w świecie. Jest łaska wstępna. Łaska, gdzie Bóg posyła, ludzi do, posyła swojego Ducha Świętego do, do serc ludzi. Gdy pastor przygotowuje się do studium biblijnego z kimś, ta łaska przez Ducha Świętego już tam jest. Już Jezus Chrystus jest tam przez Ducha Świętego, żeby przygotować serca ludzi na przyjęcie Słowa Bożego. To jest łaska wstępna. To, ta łaska jest dana każdemu człowiekowi. Łaska usprawiedliwiająca, kiedy ktoś przyjmie Jezusa Chrystusa jako swojego zbawiciela, jest usprawiedliwiony. Okay? To jest łaska usprawiedliwiająca. Potem następne, następna łaska jest łaska uświęcająca. To jest łaska Boża, która pozwala nam zachować przykazania, pozwala nam być. Tacy jak Jezus, zbliżać się do niego coraz bardziej w naszym życiu. No i na koniec mamy łaskę uwielbiającą. Jest to łaska, którą Pan Bóg którą przemi, użyje, aby przemienić nas, gdy On przyjdzie na tę Ziemię, aby zabrać nas znowu do nieba. I w tym momencie mamy bardzo piękne przedstawienie tego, czym jest łaska w Bożach w Piśmie Świętym. I wrócimy do tego, będziemy wracać do tego powoli, aż do piątej prezentacji. Ale coś się stało. Coś drastycznego się stało w II wieku i III wieku, że ta łaska, tak jak ta naucielka wymazuje z tablicy słowo łaska, łaska zniknęła z pola widzenia chrześcijan. I to było tragiczne. To było, to było niesamowite wydarzenie, które spowodowało upadek Bożej Łaski w, w, w umysłach chrześcijan. Co się stało? Co się stało? Otóż winowajcą tego wszystkiego było, była filozofia grecka. I dlatego właśnie zatytułowałem to przemówienie e, e, Widmo zagrożenia. Phantom menis po angielsku. E, widmo zagrożenia. Otóż, filozofia grecka, niech mi takie króciutkie wprowadzenie, to było coś, co zostało wprowadzone przez e, słynnych greckich filozofów. Najsłynniejszy oczywiście to był Sokrates, Plato, Plato i e, Arystoteles. I oni widzieli, te, jak byliście dziećmi w Polsce, na pewno czytaliście mity greckie. Ktoś czytał mity greckie? To była jedna z moich ulubionych książek, mity greckie. I czytacie w tych mitach greckich o, o górze, Olimp się to nazywało i na tej górze byli bogowie, ileś tam wielu bogów było i oni się kłócili, oni się bawili, oni się zabijali, pamiętacie te, te historie z greckiej mitologii? No, no i, w, i ludzie w to wierzyli, w takie banialuki, i ludzie sobie myśleli, że no, 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 to tak, tak jest. Mamy tych bogów, trzeba budować świątynie dla nich, dla Zeusa, dla i tam innych, i, i będziemy się modlić do nich, ofiary będziemy składać, no, żeby oni nas nie zabili tymi, e, tymi swoimi piorunami czy coś, prawda? I, i takie, te, no, jak można wierzyć w takie coś? Um, tak, tak prawdę mówiąc, to jakby popatrzeć na Hollywood, mamy gwiazdy filmowe, to jakby przenieść na Mount Olympus. No i Grec, greccy filozofowie powiedzieli, to, 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 jest, to jest głupota, no nie możemy w takie coś wierzyć, to musimy coś postanowić um, innego. I oni wyprodukowali zupełnie inny system. System, gdzie był jeden Bóg, jeden Bóg, tak jak w, w judaizmie, ale to nie był Bóg takiego, jako, jak, jakiego znali Izraelici. Okay. Ale filozofia grecka, zaraz o tym powiem dokładnie, wpłynęła niesamowicie na chrześcijaństwo. Tak, tak prawdę mówiąc, to cała nasza cywilizacja zachodnia, można by powiedzieć, jest zbudowana na greckiej filozofii. Nasze myślenie, sposób myślenia, kiedy na, nasz sposób rozwiązywania rozmaitych problemów, które spotykamy w życiu, jest oparty na greckiej filozofii w pewnym sensie, bo i, i mamy w sumie nasz, cała nasza cywilizacja jest oparta na greckiej filozofii. Nawet takie słowa jak postmodernizm. Znamy to słowo. To jest po prostu to znowu powrót do greckiej filozofii. Ale, ale często w naszych, my byliśmy dotknięci przez grecką filozofię w dużym stopniu, jako Polacy, marksizm. To jest, to jest, narodziło się z greckiej filozofii. Marksizm to jest jakieś przetłumaczenie greckiej filozofii na, na system wschodni i w ten sposób my cierpieliśmy pod komunizmem przez wiele lat, dzięki, dzięki temu. Więc to wszystko się, cała nasza cywilizacja ma w jakiś sposób, jest, w, jest w, na rozwój naszej cywilizacji grecka filozofia wpłynęła. Nie mam dużo czasu, aby o tym powiedzieć, i, ale, ale rozumiecie o co chodzi. A więc kiedy pojawiła się grecka filozofia, na ekranie chrześcijańscy myśliciele teolodzy chrześcijańcy no jak my wyjaśnimy rozmaite problemy teologiczne musimy użyć greckiej filozofii żeby to wyjaśnić na przykład w starym testamencie Bóg jest jeden a w nowym testamencie mamy Ducha Świętego Jezusa Chrystusa i też są Bóg, Bóg, Jezus Chrystus, Bóg, Duch Święty. Jak to zrozumieć? Jest to jest jeden czy jest trzy? I w tym, momencie, w tym momencie chrześcijańscy teologowie używają greckiej filozofii, żeby wyjaśnić chrześcijańskie doktryny. A przy okazji zaczęły wpływać powoli, powoli greckie ideały i greckie zrozumienie do chrześcijaństwa. Na przykład nieśmiertelność duszy. Skąd się to wzięło? Okay? My, my jako adwentyści odrzuciliśmy naukę nieśmiertelności duszy, my wierzymy, że dusza jest z ciałem połączona i umiera, gdy my umieramy, prawda? Ale skąd się wzięło, że to, że większość chrześcijańskich kościołów uczy, że jest nieśmiertelność duszy? No, to jest czysto weszło, prosto, jasno weszło e, z greckiej filozofii albo związki między mężczyznami i kobietami, czy kto jest wyższy, kto ma więcej... E, autorytetu gdziekolwiek. No też pochodzi z greckiej filozofii, bo Grecy bardzo poniżali kobiety. Więc albo na przykład jeżeli chodzi o dobroć ludzkiej natury. Dla Greków Myśmy się rodzili całkiem nieźli, było wszystko w porządku. Nie tak źle mogliśmy sobie, sobie dać radę. Albo natura Boga, zaraz będę o tym rozmawiał troszkę. Więc natura Boga, że Bóg jest miłością, została kompletnie. nie ma w ogóle sensu dla greckich filozofów, bo cóż to jest miłość dla nich? Dla nich Bóg to był. No, zaraz to wyjaśnię w każdym razie. Ale co chciałam powiedzieć przez to, że chrześcijańscy myśliciele, teolodzy wprowadzili bardzo dużo ideałów filozoficznych do chrześcijaństwa. I to doprowadziło do upadku, do upadku zrozumienia łaski Bożej w chrześcijaństwie. I to jest właśnie bardzo smutne dla mnie, to, co, co się stało w II do IV wieku. Łaska Boża tak by została zapomniana. No popatrzmy bardzo krótko na, na parę takich punktów: natura człowieka, natura Boga i Chrystusa i natura zbawienia. Dobra? Zrobimy to jak, jak najprościej. Więc greccy filozofowie uczyli na temat... Natury... Pamiętacie, co Biblia uczyła na temat natury ludzkiej? Co ja powiedziałem na początku, Stary i Nowy Testament? Że jest grzeszna, że my jesteśmy kompletnie przegrani, że, że po prostu nie mamy nic do dania Bogu, w ogóle nic. Okay? A, a według, natury, według greckich filozofów zupełnie inaczej. My nie jesteśmy wcale tak zniszczeni, my sobie możemy dać radę. W istocie jesteśmy całkiem dobrzy. W istocie jest w nas dużo dobroci. Nie ma czegoś takiego jak grzech, który wszedł w nasze życie. Po prostu rodzimy się i to, to spowodowało to, bo dusza jest nieśmiertelna, musiała się ubrać w ciało i sposób, sposób rodzenia był tak trudny, że trochę problemów mamy przez to, ale możemy, mamy dużo dobrego w, samym, w, nas, w nas i możemy sobie sami osiągnąć zbawienie. Więc, aby osiągnąć to zbawienie, dla greckich filozofów to był wyższy stan zrozumienia, to nie było pójście do nieba, potrzebują pomocy, aby ponownie aktywować wewnętrzne dobro, które już w nas jest. A wszystko, co potrzebowało w greckiej filozofii, to potrzebowali przykład dobroci, przykład mądrości. Takim przykładem mądrości albo dobroci był filozof. Filozof, który, który coś tam więcej wiedział, coś tam więcej rozumiał, miał swoich uczniów, mógł ich nauczyć, i on był przykładem, i on osiągał ten wyższy status zrozumienia, wyższy status wiadomości jakiejś specjalnej. Dla chrześcijan tym wyższym kimś stał się Jezus Chrystus, że on ma jakąś wiadomość, daje nam wzór, w jaki sposób my możemy osiągnąć zbawienie. Ale to właśnie dokładnie weszło do chrześcijaństwa poprzez grecką filozofię. Okay? To natura ludzka. Jesteśmy całkiem nieźli. Pamiętajcie o tym, bo wrócimy do tego nieraz. Natura Boga i Chrystusa. W filozofii Bóg jest jeden. Nie ma czegoś takiego jak trójca, nie ma czegoś takiego. Bóg jest jeden. I ten jeden Bóg jest tak doskonały, że on się nie komunikuje z ludzkością w ogóle. To jest grecka filozofia. On nie może się komunikować z ludzkością, bo gdyby się komunikował z ludzkością, to by się zmienił. Jak ja z kimś rozmawiam, to ja następuje we mnie zmiana. Kiedy na przykład spotkałem się dzisiaj z wami, to nastąpiła jakaś zmiana we mnie, bo się dowiedziałem czegoś od kogoś, gdzieś się ktoś po po pojawił, ktoś się gdzie był, co zrobił. Okay? Nastąpiła we mnie zmiana, a zmiana dla greckich filozofów była zła. Zmiana była zawsze na gorsze, nigdy na lepsze. Więc Bóg nie mógł się zmieniać, więc ten Bóg nie komunikował się z ludźmi, nie mógł być miłością, bo miłość jest to komunikacja. Ten Bóg po prostu był gdzieś tam, sam w sobie, myślał tylko o sobie. Ale taki Bóg potrzebował pośrednika. I, i, I tym pośrednikiem w greckiej filozofii był logos. Słowo logos staje się pośrednikiem. I to logos wypływa w jakiś sposób, to jest ciągle grecka filozofia, ale w, zobaczcie, jak to wpłynęło na chrześcijaństwo potem. To, to słowo staje się pośrednikiem, i oni chrześcijańscy teologowie wypracowali taką hierarch, hierarchiczną trójcę że Pan Bóg jest głównym Bogiem, który się nie zmienia, potrzebuje Chrystusa, który przyjdzie na tę ziemię, żeby go objawić i dać przykład ludziom, jak zdobyć zbawienie, a Duch Święty albo był, albo go nie było. Dla wczesnych chrześcijan. Albo niektórzy uznawali, że był Duch Święty, niektórzy uznawali nie, nie, nie ma czegoś takiego, to jest energia, i tak dalej, Ale z reguły wierzyli w taką hierarchi, hierarchiczną trójcę: jeden, dwa, trzy. Jeden najważniejszy, potem drugi, potem trzeci. I to, był, to były narodziny chrześcijańskiego antytrinitaryzmu I dzisiejsz, w dzisiejszym świecie spotykamy się z ludźmi i nawet w adwentyzmie. Gdzie uczą niektórzy tego, że jest właśnie taki, taka trójca w ten sposób, że pan Jezus jest pod Bogiem i tak dalej. I, i, ale to wszystko pochodzi z greckiej filozofii. To, to jest powrót do greckiej filozofii w jakiś sposób. I Jezus nie jest w pełni Bogiem. Okay? Dla, to, to, I to w tym momencie stało się przeniesienie greckiej filozofii na grunt chrześcijański. Więc to jest natura Boga Chrystusa. Więc mamy takie uporządkowanie w ten sposób. Skąd się wziął Chrystus? Okay. Przez generowanie. Okay. To nie był ktoś, kto był od wieczności, istniał, ale to jakoś się wygenerował z większego Boga. Czy pieczecie chleb? Czy ktoś tu piecze chleb? No, moja żona piecze chleb. Co jest najbardziej, naj, największą, najbardziej potrzebną częścią do chleba? Do pieczenia chleba? Drożże. Okay. Co te drożże robią? One powodują, że chleb rośnie, prawda? No tutaj znalazłem taki, taki obrazek drożdży. Macie komórkę drożdżową, jedną, i ta komórka drożdżowa dostaje cukier i wodę i się cieszy z tego. I myśli sobie, super, teraz sobie mogę, mam cukier i wodę, mogę sobie urosnąć. I zaczyna myśleć, jak się podziela. I tam się zaczyna robić, działać, rozumieć te rzeczy. Komórka jest niesamowicie niesamowicie skomplikowane, jest to wzór, jest to, podaje nam to, te, to, że Bóg stworzył komórkę. Komórka, jedna mała komórka jakakolwiek, jest największą, bardziej skomplikowaną fabryką niż, niż jakiekolwiek myśmy sprodukowali kiedykolwiek. Ale taka komórka droży, ona myśli sobie, ja sobie rozwinę to i puszcza pączek. I w normalnych drożdżach to się potem rozdziela, prawda? I potem one się rozdzielają, rozdzielają i to wszystko rośnie. Prawda? I dlatego mamy piękny chlebek smaczny później. Ale w tym momencie, w tej sytuacji, wyobraźcie sobie, że Bóg jest jeden, wypuszcza drugiego Boga, który nagle w którymś momencie w historii wszechświata puszcza Boga i, i się zatrzymuje. I to tak idzie przez wieczność, takie zatrzymanie. I to jest właśnie zrozumienie greckie, zrozumienie historii Jezusa, w jaki sposób Jezus się stworzył od, od Boga. I chrześcijanie to zaakceptowali. Większość chrześcijan w II-III wieku zaakceptowali tego, tego typu zrozumienie Jezusa Chrystusa i Chrystus do IV wieku i do dzisiaj w pewnym sensie jest, jest to jakiś niższy rodzaj Boga. Jest to nie ten Bóg na tym samym poziomie, co Bóg Ojciec, ale jest jakiś trochę niższy rodzaj Boga. To wszystko idzie w kierunku, źródło tego wszystkiego jest, jest e, grecka filozofia. No, a w jaki sposób, co grecka filozofia nam mówi o zbawieniu? No więc e, jest to duchowe oświecenie. To nie jest przyjęcie czegoś, co nam jest dane, to nie jest dar, to jest jakaś specjalna wiedza. E, w greckiej filozofii tą wiedzę zdobywano od filozofów. A w chrześcijaństwie był to Jezus, który powiedział, da, dam wam te, te zasady życia, zasady w jaki sposób pójście żyć, i w tym momencie będziecie wiedzieli, jak osiągnąć zbawienie. Więc zbawienie jest pójście za przykładem Logos. W, w greckiej filozofii było za przykładem filozofa, przeniesione na grunt chrześcijański. Popatrzcie, jak Jezus żył. Jezus żył, był bezgrzeszny. On doskonale zachowywał przykazania. Nie zrobił ani jednego grzechu w swoim życiu. Patrzcie na niego, idźcie za jego przykładem i będziecie zbawieni. Okay? Więc to jest, pójdźcie za przykładem, to jest przeniesienie na, na chrześcijaństwo. I tak wierzyli prawie wszyscy. I dosłownie to było takie słowo, które, które jest dla wczesnych teologów chrześcijańskich bardzo ważne, teosys. To było upodobnienie się do Boga. To nie ma nic złego, żebyśmy my się upodobnili do Jezusa Chrystusa. To jest bardzo dobry pomysł. I Biblia o tym mówi i będziemy o tym mówić dzisiaj po południu, ale teosys w ich zrozumieniu, to było to, ja muszę się stać, jak Bóg, żeby być, jak Bóg, żeby być zbawionym. Ja muszę się stać jak Bóg, muszę, muszę upodobnić się do Boga i jest to sposób na moje zbawienie. Rozumiecie, o co chodzi? To, to weszło od, właśnie to, to jest to słowo theosis. Muszę być taki, jak Jezus, aby być zbawionym. Łaska, krzyż Chrystusa praktycznie został zapomniany. Poszedł w jakieś, jakieś zapomnienie. Krzyż Chrystusa stał się jakimś no no dobrze, no, no, dał nam przykład, no, no, poświęcił się dla nas, no, no zrobił coś dobrego dla nas, no popatrzcie na Jezusa, na to, i tak nas kochał, że umarł za nas na krzyżu. I to wszystko. I to był początek, początek zejścia chrześcijaństwa w, w, kierunku, w kierunku tej całej w kierunku łaski Bożej, odrzucenie łaski Bożej. Było przebudzenie w IV wieku. Nagle się zorientowali chrześcijanie, że. Okay, jak my idziemy w tym kierunku, jeżeli chodzi o Jezusa, no to On stanie się stworzeniem. Bo ta generacja to trudno ją zrozumieć, jak to działa tak na, no od, od przeszłości do przyszłości, jak to wszystko. No i, I niektórzy zaczęli uczyć, że Jezus był faktycznie stworzonym, był stworzeniem, które zostało wywyższone do pozycji drugorzędnego Boga. OK, ten człowiek nazywał się Ariusz, nie Dariusz, tylko Ariusz. I on, on, on zaczął uczyć to, to się rozprzestrzeniło. Do dzisiaj mamy na przykład świadkowie Jehowi uczą tego typu te, ariańskiej teologii. To jest dokładnie skąd to pochodzi. To znowu pochodzi od greckiej filozofii. Więc w IV wieku mamy przebudzenie i nagle się budzą. O, nie, 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 my nie możemy powiedzieć, że Jezus był stworzony. On, on jakoś tam mysteriously, w jakiś, to jest jakiś tajemniczy sposób, on został wygenerowany i to zostało zakodowane w chrześcijańskich Um, credo, jak to powiedzieć, creeds. Nie, creeds jak, wyznaniach wiary, chrześcijańskich wyznaniach wiary IV wieku. Że Jezus jest wygenerowany. Ale jak to wyjaśnione jest, to nie bardzo wiadomo, ale to miało niesamowity wpływ na, katolicką, na katolickie znaczenie zbawienia. Więc o tym będziemy rozmawiać za chwilę. To jest próba rozczynienia, kim jest Jezus. I potem był spór pelagiański, znowu to jest dość duży wykład na ten temat o łaskę Bożą. Czy jesteśmy zbawieni z łaski, tylko z łaski, czy z uczynków, które jest które. I się chrześcijanie kłócą, i w jakiś sposób ten chrześcijański statek troszkę wraca na ten tor, na którym powinien być. Ale, ale, no niestety, ale chrześcijaństwo jest głęboko uszkodzone. Głęboko uszkodzone do tego stopnia, że nie zostało naprawione aż do reformacji. Jest głęboko uszkodzony. Pamiętacie tę historię z greckiej historii, koń trojański. Prawda? Pamiętacie tę historię, jak w troi troja się broniła przed, przed napadem i Grecy próbowali zdobyć to miasto i nie mogli tego miasta zdobyć. I w końcu się odsunęli od miasta, ale zostawili konia. I Trojanie wyszli to zobaczyli, że stoi piękny koń i tak się ucieszyli, że tego konia wprowadzili na rynek miasta. I zaczęli skakać, i cieszyć się, i tańczyć wokół tego konia. A co się działo, wiecie? Znacie tę historię bardzo dobrze. Co w tym koniu było? Byli żołnierze. I gdy nadeszła noc, żołnierze wyszli z tego konia, otworzyli bramy i armie weszły i zniszczyły troje. To zrobiła grecka filozofia dla chrześcijaństwa. To zrobiła powstanie greckie. To, że chrześcijanie, wczesno-chrześcijanie, oni popatrzyli zamiast do pism Pawła i pism innych w Nowym Testamencie, popatrzyli do greckiej filozofii, aby wytłumaczyć chrześcijaństwo. To się czasem zdarza, gdy my używamy rzeczy, których nie powinniśmy z zewnątrz, no, ale to jest inny temat. Podsumowanie: to okay? będzie koniec pierwszego wykładu. Więc Biblia nam mówi, że jesteśmy zniszczeni przez grzech i nie potrafimy się sami zbawić. Jesteśmy kompletnie zniszczeni. Nie ma, nie ma w nas nic, żeby zaoferować Bogu. Nic. Zero. Jesteśmy zniszczeni. To nam uczy Biblia. Pojawiła się grecka filozofia. No nie jest z nami tak źle. Grecka filozofia nie miała połączenia z Biblią w żaden sposób. To były zupełnie oddzielne nurty, co się działo w Izraelu, a w Palestynie, a co się działo w Grecji. Ale Grecja, i, Plat, i Sokrates, i Plato, i Arystotol, to wszystko byli ludzie, którzy żyli przed Jezusem. Więc, więc żydowscy myśliciele znali te nurty już ta, w tamtym czasie i wprowadzali nurty helenistyczne, jak to się mówi, do judaizmu. I potem zrobili to samo teologowie chrześcijańscy. Że, że grecka filozofia uczuła nie jest z nami tak źle. Damy sobie radę. I to będzie bardzo ważne, gdy będziemy rozmawiać o katolicyzmie za chwilę. Chrześcijaństwo pozaapostolskie, no nie jesteśmy tacy źli, możemy pomóc Bogu w zbawieniu nas. I to jest niezmierny wpływ greckiej filozofii na chrześcijaństwo. To, to jest, tak się stało. No i mamy tutaj właśnie jeszcze raz tego greckiego tego, tego konia trojańskiego, który po prostu zabił łaskę Bożą w chrześcijaństwie na wiele, wiele, wiele wieków, aż do reformacji.